Podsumowanie minionego roku akademickiego należy zacząć od działalności otwartego we wrześniu jedynego w Polsce Centrum Projektowego Fraunhofera dla zaawansowanych technologii lekkich. Realizacja ponad 20 tematów badawczych, pozyskanie kilkunastu milionów złotych na laboratoria i licząca ponad 100 firm kolejka zainteresowanych współpracą z centrum sprawiły, że nowa jednostka została wyróżniona srebrnym laurem umiejętności i kompetencji oraz nagrodą specjalną Urzędu Dozoru Technicznego. W roku akademickim 2018-19 Politechnika odnotowała 250% wzrost liczby studentów zagranicznych. Po raz pierwszy w historii naukę na Politechnice rozpoczęło 21 obywateli Kazachstanu, którzy wcześniej wraz z kolegami z Ukrainy i Białorusi nauczyli się języka polskiego na intensywnym kursie prowadzonym na naszej uczelni w wakacje. Studenci z Europy Wschodniej, Indii, Kuwejtu, Iraku i Bangladeszu oraz Erasmusi z Zachodu i Południa przez cały rok dzielili się swoimi tradycjami, kuchnią i poczuciem humoru. Młodzież z zagranicy wzbogaciła uczelnię nie tylko kulturowo, ale też naukowo, tworząc innowacyjne wynalazki. Z kolei dobrze już zadomowieni w Opolu Chińczycy z Instytutu Konfucjusza zaprosili wszystkich na niezwykłe obchody chińskiego Nowego Roku. Politechnice Opolskiej udało się także sprostać wymogom nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie wraz z ubiegłoroczną inauguracją. W listopadzie dyscyplina inżynieria mechaniczna otrzymała status Regionalnej Inicjatywy Doskonałości. Oznacza to prestiż oraz pieniądze na rozwój. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżniło w ten sposób tylko 3 projekty z całego Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Świetnie poradziły sobie nowe kierunki w ofercie edukacyjnej uczelni: lotnictwo i kosmonautyka, wzornictwo przemysłowe i architektura drugiego stopnia. Jak zwykle dobrze rozwijał się także sport akademicki. W obiektach Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii rozegrano wiele zawodów. Nasi koszykarze awansowali do pierwszej ligi państwowej, a w ofercie uczelni znalazły się zajęcia w parku golfowym Karolinka. Z powodzeniem kontynuowano takie projekty jak Dziecięca Politechnika Opolska i Akademia Młodych Serc. Pozostali uczyli się pilnie przez cały rok, ale przed sesją udało im się odetchnąć na piastonariach. W kalendarzu wydarzeń akademickich znalazło się też wiele uroczystych chwil. Przyznanie doktoratu honoris causa profesorowi Eugeniuszowi Śwityńskiemu, promocje doktorskie czy jubileusz 80. urodzin rektora profesora Zdzisława Kabzy. Dzisiaj, 9 października, obchodzilibyśmy także 55. urodziny rektora profesora Marka Tukiendorfa. Niestety miniony rok akademicki zapisze się w historii naszej uczelni tragiczną kartą. Nagłe odejście profesora w lipcu 2019 roku wstrząsnęło całym środowiskiem naukowym, mieszkańcami Opola, współpracownikami i bliskimi. Na zawsze odeszli ponadto profesor Jeremi Michał Sieczkowski, profesor Stefan Szymura i profesor Kazimierz Szczygielski. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązki rektora przejął najstarszy senator uczelni, dr inżynier Henryk Nowak, a 30 września odbyły się wybory uzupełniające. W wyniku głosowania 100 przedstawicieli uczelni, najważniejszą funkcję na Politechnice Opolskiej, do września 2020 roku sprawuje profesor Marcin Lorenz z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.